dobry. Witam na drugiej już lekcji naszej szkoły budowania. Tematem tej lekcji są fundamenty i piwnice, czyli stan zero. Pierwsza faza budowy domu. Będzie nas o tym uczył Tomasz Rybarczyk, kierownik budowy, a jednocześnie architekt, rzeczoznawca, projektant. Zadawajcie mu pytania. Tomek, mam nadzieję, na wszystkie odpowie. No, pod warunkiem, że będą dotyczyły stanu zero, bo taki jest temat dzisiejszej lekcji. Zaczniemy od pytań, które ja sobie przygotowałem dla Tomka, ale zapraszam do pisania na czacie, do zadawania Tomkowi pytań może bardziej szczegółowych albo takich, które mi nie przyszły do głowy. Mi i Tomkowi, bo przyznaję, że razem te pytania układaliśmy. Zaczynamy od wyboru posadowienia budynku. Jakie są rodzaje tego posadowienia? Jakie są możliwości? Rozmawiamy o budynkach jednorodzinnych, tak? Okej, okay, no to... Może nie, no zacznijmy ogólnie, tak? A potem przejdziemy do tego, jakie są w budynkach jednorodzinnych. Znaczy ogólnie to mamy posadowienia bezpośrednie. To są na przykład ławy fundamentowe, żelbetowe, płyty fundamentowe. I one są najczęściej wykonywane dla budynków jednorodzinnych. Bo to są budynki niewielkie, więc... No właśnie, to tutaj opowiedz, dlaczego nie wszystkie rodzaje stosuje się w budynkach jednorodzinnych? No na przykład takimi fundamentami, które występują w innych rodzaju budynkach, to są na przykład pale fundamentowe. One są dosyć drogie i nieracjonalnie koszty ich rosną w stosunku do całych kosztów budowy jest budynku. Jest to przesada w jednorodzinnym, tak? Chyba, że są jakieś szczególne warunki, prawda? Nie wiem, a dom na skarpie na przykład? No skarpa, no to już trzeba, nie wiem, ją jakoś stabilizować, prawda? No to są takie rzeczy, które są jakby indywidualne zawsze, jeżeli chodzi o posadowienie, więc... Czyli tak, żeby było jasne, standard, taki standard, który jest w 90% ponad domów jednorodzinnych, to... W tej chwili są przede wszystkim to ławy fundamentowe, żelbetowe. Mhm. Ale widać tendencję, że jest coraz więcej budynków z fundamentami na płytach fundamentowych. Dobrze. Jakbyś miał poradzić, ława czy płyta? To zależy od warunków gruntowych i wodnych. Zawsze rodzaj posadowienia powinno się dobrać do warunków gruntowo-wodnych. Po to jest na przykład robiona opinia geotechniczna, gdzie ten grunt jest badany i jakby sprawdzany w kontekście możliwości posadowienia budynku. Na jakim etapie trzeba zrobić te badania gruntowe? Na jakim etapie tej inwestycji? To jest potrzebne w zasadzie jako załącznik do projektu, więc to powinno już mieć... To powinien mieć, tak, powinniśmy mieć to w zasadzie na etapie wykonywania już projektu. Kupujemy projekt gotowy, bo najczęściej kupujemy projekty gotowe z kolekcji muratora, bo dlaczego nie? I jaki fundament znajdziemy w projekcie gotowym? Wiesz, jakie są te najczęściej spotykane? Najczęściej w projektach gotowych, przypuszczam, że tak też jest w muratorze, że to są fundamenty na ławach fundamentowych, żelbetowych. Że są tego typu fundamenty. No, przede wszystkim rozwiązanie posadowienia na płycie jest jednak troszeczkę jeszcze droższe niż wykonywanie tego na ławach. Dlatego przypuszczam, że te rozwiązania są przede wszystkim na ławach fundamentowych. Mhm. Mamy projekt gotowy, musimy pójść do architekta, który zrobi nam adaptację. I to jest wtedy ten moment pewnie, kiedy interesujemy się warunkami gruntowymi. Czy to jest zadanie architekta, żeby te warunki gruntowe sprawdzić, czy inwestora? To jest tak, że architekt potrzebuje do projektowania załączniki. I między innymi wśród tych załączników jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo uzyskane warunki zabudowy. No jednym z tych dokumentów istotnym jako informację do tego, jak projektant ma zaprojektować, adaptować ten budynek, to są właśnie warunki gruntowe i tam jest wliczona opinia geotechniczna. Czy żeby przekonać, jakie są te warunki gruntowe, konieczne jest wykonanie badania gruntu? Tak. Zawsze? Zawsze. Zazwyczaj to się robi
badając ten grunt. A jak geotechnik, bo to geotechnik, prawda, robi te badania. No jak już na sąsiedniej działce robił takie badania rok wcześniej, to... Znaczy jest duże problem. Ponosi odpowiedzialność, jak rozumiem, za tą swoją opinię, no więc tak, to jest w jego interesie, żeby być pewnym i powinien to badanie zrobić. Powinien to zrobić, natomiast jakby badania gruntów w okolicy danej inwestycji na pewno w jakiś sposób oddają, mogą oddawać również warunki gruntowe na tej działce określonej. Natomiast no różne są przypadki, mogą być tam jakieś grunty nasypowe, ktoś robił wcześniej jakiś, wykonał wcześniej dół, zasypał to czymś, śmieci więc na dokładnie. Przykład, tak? To jest, nie wiemy, może być taka sytuacja. Działo na tej działce, to jest ryzyko, że tam ktoś coś wcześniej zakopał. Na przykład. Zwierzę. No okej, czyli badania geotechniczne powinny być wykonane. I architekt musi dostać informację o tym, jaki jest wynik tych badań, wtedy może wykonać projekt. Posadowienia, czyli wybrać posadowienie, płytę lub ławę, tak jak powiedziałeś zwykle. No i jakaś jej grubość, tak? Jakie to, co tam się właściwie projektuje? No przyjmuje jakieś parametry geometryczne tych rozwiązań, czyli wysokość przekrojów, szerokość przekrojów, jeżeli chodzi o ławę, jeżeli chodzi o płytę, no to grubość płyty. Przyjmuje też jakieś rozwiązania związane z tą płytą, czy ta płyta ma być, nie wiem, posadowiona na podbudowie, czy ma być ocieplona od spodu na przykład XPS-em, czy jakimś pianobetonem, albo jakimś szkłem takim spienionym, więc tutaj są różne możliwości. Jako kierownik budowy na pewno spotykasz się często z takimi sytuacjami, czy inwestorzy chcą zmieniać to, co jest w projekcie, jak przystępują do budowy? Często się tak zdarza? Czy raczej jak już jest projekt fundamentów, to jeszcze na początku działają zgodnie z projektem? Znaczy to jest tak, że bardziej to wynika z tego, co projektant, ten konstruktor określi, jakiego rodzaju fundamenty powinny tam być. Niekiedy się zdarza faktycznie tak, że na przykład inwestorzy chcą mieć na przykład posadowiony budynek na płycie. No to w projekcie był. Były ławy, wtedy trzeba zrobić ten projekt posadowienia na płycie, ale to nie jest problem. Powiem tak, że... Ale czy wtedy zwracają się do ciebie? Jak to działa? Co ja jako inwestor, ktoś mnie tam, nie wiem, kolegę spotkałem, mówi nie rób płyty, rób ławy albo odwrotnie. To co ja wtedy powinienem zrobić z wykonawcą, to uzgadniam. Wykonawca się zwraca do kierownika. Jaka to jest procedura? Procedura jest taka, że najlepiej się zwrócić do projektanta. Jeżeli już jest to rozpoczęcie budowy i nagle wpadłeś na pomysł, żeby zmienić ten rodzaj posadowienia, no to też jest pierwszą osobą do kontaktu w takich sytuacjach jest zawsze projektant. Może to być jakby kontakt przez kierownika budowy, ale w pierwszej kolejności projektant. No i w zasadzie trzeba przystąpić wtedy do przeprojektowania tego posadowienia i zrobić to zgodnie z tym projektem jakby zastępczym. A jeśli dostałem pozwolenie na budowę i tam był inny rodzaj fundamentu, to co? Trzeba znowu występować o pozwolenie? Tutaj w tym przypadku nie trzeba występować o nowe pozwolenie i zmianę decyzji, bo jakby zamiana sposobu posadowienia, znaczy to będzie działać tak samo, czy to będzie płyta, czy fundamenty w postaci ław fundamentowych, one muszą zapewnić odpowiednią nośność. Rozumiem, czyli tak naprawdę urzędników to nie interesuje, więc nie trzeba występować o nowe pozwolenie. Nie, w tym wypadku nie trzeba. Okej, ale kierownik budowy musi tam gdzieś się podpisać przy tej zmianie. Tak, to trzeba... Już wcześniej rozpoczęliśmy inwestycje i kierownik wziął odpowiedzialność. Tak, to trzeba zrobić w sposób cywilizowany, czyli przede wszystkim projektant musi wyrazić zgodę i stwierdzić, że to jest odstępstwo nieistotne. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to również kierownik budowy musi takiego wpisu dokonać do dziennika budowy. Dobrze, to teraz tak, jest już parę pytań na czacie. Powiedzieliśmy na razie o ławie, o płycie, a jeszcze tutaj jest pytanie o piwnicę. To jak to jest, jak jest piwnica? Też trzeba najpierw zrobić ławę albo płytę? Znaczy z piwnicą jest tak, że ogólnie tak, jeżeli mamy ławy, no to musimy je posadowić na głębokości poniżej głębokości przemarzania.
No w Warszawie i okolicach to jest metr, więc dół ław fundamentowych musi być na tej głębokości. Płyta z racji tego, że to jest jakby inny charakter. Ale mówimy na razie o domu niepodpiwniczonym. To jest niepodpiwniczone. Natomiast płyta jest posadowiona znacznie płycej, ale jeżeli mamy budynek z piwnicą, no to z racji tego, że jest piwnica, czyli schodzimy dołem budynku, tą kondygnacją piwnicy dosyć głęboko, to już jesteśmy poniżej głębokości przemarzania z pewnością, więc tam możemy... To powiedz, jakie są te głębokości przemarzania? Jaka jest najpłytsza? No to jest od 80 do 1,20 m. Mhm. Piwnica, no, jeśli ma być pod ziemią, to będzie głębiej... Tak, czy to by była piwnica, czy taki rodzaj takiej sutereny, to zawsze to będzie poniżej głębokości przemarzania. Mhm. Wówczas te ściany, czyli elementy konstrukcyjne możemy posadowić na ławach fundamentowych, które będą głęboko usytuowane. Również można to też zrobić na płycie, która będzie wtedy od razu posadzką dla tej piwnicy. I teraz tak, pytanie dotyczące tego domu podpiwniczonego jest takie, nie wiem, czy tu trochę nie wybiegamy w przód, ale odpowiedzmy. Jaką izolację poziomą i pionową zastosować, aby dobrze się zabezpieczyć w przypadku domu podpiwniczonego? No właśnie, to jest, dochodzimy do ważnej kwestii zabezpieczenia budynku przed wilgocią. I to jest, czy to będzie budynek podpiwniczony, czy to będzie budynek bez podpiwniczenia, to musimy się przed tą wilgocią bronić. To właśnie takie pytanie, czy jest różnica w tym zabezpieczeniu, czy jakby zasada zabezpieczenia przed wilgocią, wodą jest taka sama w przypadku ścian piwnicy, jak w przypadku ścian fundamentowych domu niepodpiwniczonego? Tak, jest taka sama zasada. To jakbyś mógł powiedzieć, jaka, tak w skrócie? Zasada jest taka, że no, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, dlatego że hydroizolację się dobiera, czy system hydroizolacyjny, który zastosujemy na ścianach piwnicy bądź na ścianach fundamentowych budynku parterowego, musimy dobrać ze względu na warunki gruntowe. I tutaj mamy jakby trzy rodzaje, rozróżniamy trzy rodzaje takich hydroizolacji. To jest hydroizolacja lekka, średnia i ciężka. I w zależności od tego, jakie są warunki, się dobiera taki rodzaj systemu hydroizolacyjnego. I to jest niezależne od tego, czy... To jest już standard, trzy takie stopnie, czy tak, jeszcze w każdym można na różne sposoby coś... Rozróżnia się takie trzy w zasadzie standardy, bo to są jakby te warunki są mocno rozróżnione względem siebie i na tej... A takim standardem jest która z tych trzech najczęściej spotykana? Najczęściej to jest spotykana, to jest hydroizolacja lekka. I w jakiej sytuacji jest lekka, a w jakiej te podwie pozostałe? Lekka jest wtedy, gdy mamy grunt, który przepuszcza tą wodę opadową, a lustro wody, tej takiej gruntowej, jest poniżej poziomu posadowienia. Czyli mamy budynek usytuowany wyżej niż lustro wody występujące w gruncie, a grunt wokół budynku do poziomu posadowienia jest i do tego lustra jest wodoprzepuszczalny. Czyli wszystko, co spadnie, tak już jakby upraszczając ten obraz tego, upraszczając to wszystko, cała woda opadowa spłynie nam do poniżej poziomu posadowienia. I to jest wtedy lekka. Tu taka podpowiedź już wcześniej. Konstruktor powinien dobrać w oparciu o warunki gruntowe stan wód, to jak rozmawialiśmy o rodzaju fundamentu. O warunki gruntowe, stan wód gruntowych oraz danych historycznych. Zapytać sąsiadów, czy mają piwnicę, czy występuje u nich woda. To prawda, to jest bardzo dobra podpowiedź. Dziękuję za taką podpowiedź. Ja zawsze też mówię... A propos badania gruntu, jak mówiliśmy, to pojawił się taki komentarz. Tak, to jest bardzo dobra, tak się zgadzam z tym, to jest bardzo dobra podpowiedź. Też podpowiadam swoim inwestorom, żeby zrobili taki research wśród swoich sąsiadów, żeby się dowiedzieli, czy mają jakieś problemy w ogóle z wodą, tak? I to jest podstawowa rzecz. A może się zdarzyć, że sąsiad 100 metrów dalej nie ma problemu, ja będę miał? No też tak może być, też tak może być. To jeszcze tak, nie tak. Wszystko, jednak te badania geologiczne. One muszą być. I właśnie tutaj też kolejny komentarz. Wcześniej się pojawił, opinia geotechniczna nie powinna być, tylko musi być.
No to już takie czepianie się słówek w przepisach zawsze jest powiedziane powinno, chyba nigdy nie używa się musi. No nie ma chyba... Jest to element obowiązkowy projektu składanego, no tu nie ma wątpliwości, tak jest. Tak jest. I teraz postaram się nadrobić to, bo się tych pytań sporo pojawiło. Rysunki ze zmianami przy zmianie sposobu posadowienia. Czy są potrzebne rysunki, jak zmieniamy w projekcie? Tak, wszystko co jest zmieniane powinno być naniesione na rysunki z projektu kolorem czerwonym. Powinno być to podstemplowane przez kierownika i podpisane przez projektanta tak samo. Mm-hmm. A tu bardzo ciekawe pytanie, a czy jeśli chcę mieć pomieszczenie pod fundamentami, na poziomie piwnicy, czy muszę dodać zmiany w projekcie? No bo rozumiem, że w projekcie nie było piwnicy, a przyszło do głowy, że tam gdzieś wino mogłoby się chłodzić, już jak fundamenty były zrobione, co wtedy? No to już jest... Czy to trzeba uwzględnić w projekcie, czy kończymy budowę, a potem sobie tam wykopiemy tą piwnicę? No to już zależy od podejścia inwestora. No, ale wszystko, jako kierownik budowy, no, wszystko, musisz odpowiedzieć. Wszystko, co jest zmienione, co jest dorobione na budowie, powinno być to uwzględnione później w dokumentacji powykonawczej. Mhm. Powiem też tak, że trzeba o tym myśleć w takim kontekście, że jeżeli dochodzi do czegoś, że sprzedajemy na przykład nieruchomość, to sprzedajemy tą nieruchomość jakby z całym inwentarzem tej nieruchomości, więc też trzeba w ten sposób myśleć. Jeżeli coś dorobiliśmy, później będziemy sprzedawać ten budynek, no to nagle dlaczego tam się coś wzięło, a nie było tego na... Dlaczego akurat to jest takie ważne? Bo to jeszcze też pytanie, jak duże to pomieszczenie? No bo jak ono nie jest pod całym domem, tylko to jest mała piwniczka, do której tam ledwie człowiek może wejść, taka studzienka bardziej, to też musi być w projekcie? Znaczy tak czy inaczej to trzeba rozwiązać, tak? To nie jest jakaś tam wnęka, gdzie ktoś chce na przykład pod powierzchnią podłogi schować sejf, tak? Tylko chce mieć tam piwnicę i chce sobie tam wejść na przykład, tak? No ale to właśnie moje pytanie, czy jest różnica między tam piwnicą, nie wiem, 3x3 metry, a małą piwniczką na ziemniaki. Znaczy, wydaje mi się, że pod względem formalnym nie ma różnicy i to trzeba udokumentować. Szkoda. Ale można zrobić ziemiankę na przykład. Ziemiankę. Są w tej chwili popularne. Za obrysem budynku. Tak. No nie, no bo to trzeba już buty założyć, żeby wyjść zimą. Mhm. Tu pytanie na później. Folia pod chudziakiem, czy nie zaszkodzi dać, czy może jest to niewskazane? Czy ograniczy to podciąganie kapilarne przez chudziak? Znaczy chudziak ogólnie jest takim elementem jakby dodatkowym po to, żeby zbrojenie ułożyć już na warstwie, która jest wypoziomowana, dosyć czysta i możemy uzyskać wymagane otulenie zbrojenia. I to jest po to jest ten chudziak. Mhm. Więc nie ma sensu tego chudziaka jakby zabezpieczać przed wilgocią, no bo to nie jest element, który powinniśmy tak naprawdę zabezpieczyć, bo dbamy o te elementy, budynku, które no, są dla nas ważne, tak? Czyli jest to niewskazane? Nie, znaczy nie ma sensu. Żadnego znaczenia. Można sobie zrobić, tak? Ale nie ma sensu. Tak. Nic nie pomoże. Nie, na pewno. Nie, na pewno. Kupiłam dom jednorodzinny parterowy, niepodpiwniczony. Podkopaliśmy budynek pod przybudówkę i się okazało, że budynek ma tylko ocieplenie na zewnątrz, styropianem w dół około 30 cm. Jak docieplić dom? Jak uciec od wilgoci? Czyli mamy sytuację, że jest budynek, że ściany fundamentowe tego budynku są ocieplone do głębokości 30 cm. Tak to rozumiem. Około 30 cm. Tak, no to... Ja też tak rozumiem. To trzeba zrobić w taki sposób, żeby trzeba to odkopać wokół całego budynku. No ale to tak naraz? No trzeba to zrobić w jakiś sposób, może nie w całości, no, żeby być jakby, zachować bezpieczeństwo, żeby czegoś tam... żeby coś nie popękało, to można zrobić to odcinkami na przykład, tak? No, albo ale tak czy inaczej trzeba się dostać dookoła całego budynku. Trzeba to zrobić i zrobić to trzeba dobrze, bo takie 30 cm to jest jednak za mało.
30 cm w głąb to jest za mało. Tak, tak. Bo tu jeszcze nie ma mowy o tym, jaka jest też grubość tego styropianu, no bo jak jest 5 cm, to też jest za mało. To jest stary budynek, to tam jest tego niewiele. Po drugie, ten styropian zapewne już jest też słabej jakości. Czyli rada jest taka, żeby po kolei po trochu odkopywać, dodawać to ten styropian. I teraz jeszcze jak uciec od wilgoci, czyli co oprócz... No też trzeba zrobić hydroizolację, zobaczyć to, co jest w tej chwili i jakby zdiagnozować sytuację, czy... Czyli oderwać ten stary styropian tak. I zobaczyć... Znaczy, jeżeli zejdziemy niżej, poniżej tych 30 cm, to rozumiem, że będzie odkryta ściana fundamentowa jakaś. I musimy ją jakoś najpierw zabezpieczyć przed wodą. Przed wilgocią, tak. A tak dokładnie to czym? No teraz znowu, jakie są warunki gruntowe. Jeżeli byśmy to oderwali, ten styropian, no to mamy ścianę, która jest ścianą prawdopodobnie starą, fundamentową, która jest niezabezpieczona przed wilgocią i wtedy trzeba zastosować jakąś hydroizolację. Jeżeli to jest hydroizolacja lekka, no to wtedy dwie warstwy emulsji takiej hydroizolacyjnej w ten sposób. Emulsji właśnie, tak, a tak. Jakieś folie, coś w przypadku coś nie, oprócz nie emulsji ma, w ogóle jest? Znaczy są różnego rodzaju powłoki, takie masy wręcz, które się nakłada za pomocą pacy. No są też nawet papy, prawda, które się układa w pionie. No, czyli najważniejsze to po prostu zobaczyć to i wtedy dopiero można stwierdzić, i to fachowiec musi zrobić, jakiego rodzaju ta izolacja przeciwwilgociowa powinna być, tak? Bo tutaj też już jest odpowiedź od jednego z widzów, że nie ma czegoś takiego, bo tu była dodatkowa informacja, że grunt trochę gliniany, a odpowiedź tutaj, dziękuję bardzo za pomoc, nie ma czegoś takiego jak trochę gliniasty, przepuszczalność oraz typ, który jest wyznaczany w badaniu geotechnicznym. Tak, tak, tak. Tak zaczynam podejrzewać, że geotechnik nas ogląda. I takie badanie tutaj też jest podpowiedź, kosztuje od 700 do 1000 zł, tak? To orientujesz się, to tak, potwierdzisz? Tak, ja mogę potwierdzić to, że faktycznie inwestorzy, których znam, to płacili około 800 zł za takie badania. Bo te badania, koszty tych badań w ogóle zależą od tego, ile będzie odwiertów. Jeżeli to jest kilka odwiertów, tam a ile 4, trzeba 3, ich zrobić? Jak jest minimum? Nie ma. Znaczy, no, to geotechnik musi wiedzieć. Musi coś podpowiedzieć geotechnik. Jeżeli to jest budynek jakiś rozległy, no to tych odwiertów wtedy warto zrobić więcej. Jeżeli to jest budynek jakiś taki bardziej zwarty, no to wtedy może mniej. Miałem taką sytuację raz na budowie, że inwestorowi się oderwał garaż od pozostałej części budynku. Garaż był jakby dobudowany. Proszę? Odfrunął? No, prawie że odfrunął, tylko że w głąb. Okazało się, że zrobił badania geotechniczne, tylko nie zrobił w jednym miejscu, tam gdzie był narożnik garażu. Okazało się, że tam była soczewka takiego gruntu nasypowego, czyli ktoś tam po prostu wykopał dół i zasypał jakieś rzeczy. No. I to powodowało, że ten garaż, no po prostu ściany się porysowały i taki był efekt odrywania się tego garażu od pozostałej części. Pech. Wracając do tematu ciężkiej hydroizolacji, prośba o wskazanie, które metody i techniki są najbardziej skuteczne. Znaczy ogólnie, jeżeli ktoś ma... Czyli to jest hydroizolacja typu ciężkiego, to wszystkie metody są na pewno skuteczne. Tak, bo jeżeli mamy hydroizolację typu ciężkiego, czyli mamy system taki, bo to powinno się robić w systemowych jakby rozwiązaniach, no to mamy sytuację taką, która, gdzie mamy grunt, który, gdzie woda, gdzie lustro wody jest wyżej niż głębokość posadowienia. Czyli mamy parcie hydrostatyczne wody na elementy budynku. I tam trzeba się już porządnie zabezpieczyć przed wilgocią. Dlatego te hydroizolacje, które producenci nazywają ciężkimi, no to już spełnią te wymagania, no bo już samo to, że ta hydroizolacja jest nazywana i klasyfikowana do ciężkiej, no to wtedy będzie skuteczna. Ona to skuteczna, tak. Pytanie o ściany w budynku mieszkalnym podpiwniczonym. Z czego wykonać? I tu jest bloczki szalonkowe, to chyba odpowiedź od razu w pytaniu. Ale pytanie, jakie pytanie?
Z czego wykonać? A z czego wykonać? Ściany fundamentowe, tak? W przypadku budynku podpiwniczonego, czyli ściany piwnicy. Ja tak rozumiem. To jest tak naprawdę... można to zrobić z materiałów... Czy można, no i chyba tu chodzi o to, czy można z bloczków szalunkowych. Tylko bloczki szalunkowe to są pustaki takie z dużymi miejscami na zalanie tych przestrzeni betonem, więc tam... Nie do tego służą. One się nadadzą, tylko że trzeba pamiętać, że tam jest napór gruntu i skoro mamy te bloczki szalunkowe, to można je dodatkowo dozbroić. I to będzie też bardzo dobre rozwiązanie na tego typu zastosowanie, więc... Bo tutaj jest dalej pytanie kontynuowane. Czy który materiał lepszy i tańszy w wykonaniu, jeśli się chce to zrobić samemu? Jaki byś polecił materiał na ściany piwnicy? No tutaj można zrobić w zasadzie to z każdego materiału. Mogą to być bloczki betonowe, mogą to być nawet ściany z betonu komórkowego. Tylko jest tam zasada taka, że żeby murować te elementy murowe z wypełnieniem spoin poziomych i pionowych, bo tam jest napór gruntu, więc takie są zasady. I niezależnie... Czyli każdy materiał murowy nadaje się na ściany piwnicy. Powiem tak, że to określa producent materiału, bo być może, że są jakieś materiały, które się nie nadają, natomiast trzeba to zawsze sprawdzić. No i pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć to przed wilgocią. Pytanie o ziemię nasypową i jej wpływ na posadowienie ławy. Jeżeli działka miała spad, który został zniwelowany nasypem piachu i gruzu, to czy potrzebujemy go wybrać pod ławy? Czy grunt nasypowy może być nośny? To zależy, po pierwsze tak, jeżeli to jest grunt nasypowy, no to pytanie jest, czy on został zagęszczony. Przypuszczam, że nie, bo jak ktoś coś wykopie jakiś dół, no to jeżeli tam coś zasypuje, to raczej się nie stara tego zagęścić, tylko po prostu wsypuje. Więc przypuszczam, że tego typu sytuacja wymaga po prostu wymiany tego gruntu i zrobienia podbudowy takiej, jaka powinna być. Czyli to trzeba sprawdzić, ale najprawdopodobniej trzeba go będzie wybrać. Dokładnie. Tu chyba nie pytanie, tylko odpowiedź, że chudziak to element stabilizujący grunt, nie jest elementem konstrukcyjnym, ale nie wiem, czego ta odpowiedź dotyczy. No, ktoś sobie tam coś napisał i odpowiedział. Decyzja o piwnicy nad całości lub części domu, decyzję trzeba podjąć przed pozwoleniem na budowę. Najlepiej, tak? Najlepiej, dlatego że to wtedy jest w projekcie ujęte. Zdarza się, że jest zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy, który zabrania. Może też tak na piwnicy. Więc no to właściwie jest komentarz tutaj do tego, co mówiliśmy, a nie pytanie, po to robi się projekt najpierw przed rozpoczęciem budowy, żeby takich problemów unikać. Tak. No ale no, zgadzamy się, to w idealnej sytuacji tak jest, ale może się zdarzyć, że ktoś złożył. Znaczy dostał pozwolenie na wybudowanie domu bez piwnic, a potem zmienił zdanie, jednak te piwnice chce i my tu wyjaśniamy, co wtedy trzeba zrobić. Ja miałem taką nawet teraz sytuację, że to był projekt nawet muratora i inwestor w garażu sobie zażyczył, żeby tam był kanał. Są takie prefabrykowane kanały, więc nie jest to problem, żeby to wykonać. Natomiast to było ujęte w projekcie, po prostu wrysowane kolorem czerwonym przy adaptacji tego projektu, że tam będzie ten kanał w piwnicy, w garażu. I w zasadzie się to odbyło tak, jak tutaj ktoś napisał, że najlepiej zrobić to w trakcie projektowania. No tak, znaczy no, na pewno wtedy nie ma problemu, że tu w tych warunkach zabudowy było powiedziane, że piwnicy nie można zbudować, a jednak my ją zbudujemy i mogą być kłopoty. Tak, bo przystępując do projektowania zawsze się robi analizę warunków zabudowy albo miejscowego planu, więc to jest jakby powiązane. A co grozi nam, kiedy wbrew tym wydanym warunkom zabudowy po cichu sobie tą piwnicę zbudujemy i ktoś się o tym dowie? No jest to niezgodność z zapisem. Ale to wtedy co? Samowola? No jest to samowola, tak. Zburzyć nie zburzą, ale może kara. Być z tego tytułu problemy. No, kara i doprowadzenie do takiego stanu, jaki powinien będzie być. Zasypać. Na przykład. Okay.
Nic strasznego. Nie namawiamy. Jeszcze żartujemy. Nie namawiamy. Ławy fundamentowe najlepiej wykonać z betonu typu W, czyli betonu o niskiej nasiąkliwości. Tomek, no ty tu masz konkurencję, widzę. Znaczy tam chodzi, ktoś podpowiedział, nie do końca, bo elementy takie jak właśnie fundamenty, czyli ławy fundamentowe, czy płyta fundamentowa, wykonuje się z żelbetu, a ten beton, który się zamawia, to dobrze, żeby to był beton wodoszczelny, czyli W8. I to potwierdzam. Czyli ktoś tam napisał... Ale też napisał, że nie ma czegoś takiego jak beton wodoszczelny. Powiem tak, że pomimo tego, że jest beton wodoszczelny zastosowany na te elementy, to i tak się robi hydroizolację, więc to jest coś, co my bierzemy jako coś dodatkowego, tak? Nie traktujemy betonu wodoszczelnego jako hydroizolację, jako coś, co zastąpi nam hydroizolację. Tu jest powiedziane, nie ma, czyli betonu o niskiej nasiąkliwości, bo nie ma czegoś takiego jak beton wodoszczelny. Tak, czy rozumiem, że to też już tak pojęcie konkretnie? Tak, tak. Nie nazywa się go wodoszczelnym, tylko o niskiej nasiąkliwości. Tak jest. Dziękujemy. Ale w potocznej rozmowie to wszyscy pod W8 już mówią na ten temat, że to jest wodoszczelne. No ale tu mamy do czynienia z fachowcem najwyraźniej, więc musimy się pilnować. Dzień dobry. Mamy sytuację, że na działce woda gruntowa jest wyznaczona na poziomie 60 cm, dodatkowo spadek na całym budynku około metra. Jaką hydroizolację by panowie proponowali w takiej sytuacji? No to jest lustro wysoko występujące, bo jak jest 60 cm poniżej poziomu gruntu, no to mamy sytuację, że to jest wyżej niż poziom posadowienia. Więc na pewno trzeba tam zastosować hydroizolację ciężką. Na pewno? Na pewno, bo mamy lustro powyżej poziomu posadowienia. Prosta odpowiedź. O, widzę, że my tutaj bardzo długo odpowiadamy, a w tym czasie już dużo fachowców odpowiedziało na tym czacie za nas. No, ale to dobrze. Mam nadzieję, że tak czy inaczej uczestnicy są zadowoleni. To ja mimo wszystko przeczytam, żebyś Tomek ty potwierdził, bo może to nie jest wcale tak. Bardzo dużo jest, długa jest dyskusja już na tym czacie. Pod chudziakiem nie dajemy folii. Tu się zgadzacie. Pan Taras, tak? Bo pan tak się przedstawia tutaj, bo to on nam pomaga. Odpowiada, że jednak nie jest geotechnikiem. Okej. No dobrze, ale tu szukam już jakiegoś pytania konkretnego. Czy na samą piwnicę wymagane jest pozwolenie? Planuję budowę piwnicy na działce rekreacyjnej. W samej piwnicy, czyli tak jak powiedziałeś, ziemianki. Ziemianka. To są takie rozwiązania jako prefabrykaty bardzo często spotykane i widzę, że niektórzy inwestorzy się na to decydują. Okej, ale czy wymagane jest na to pozwolenie? Nie wiem, może myślę, że nie. Zależy pewnie od wielkości. Myślę, bo to są małe jakby. Ale zgłoszenie? Ja bym to zgłaszał, na pozwolenie myślę, że nie. Tutaj troszkę zagmatwane jest to pytanie, przeczytam, może wtedy dojdziemy, o co chodzi. Czy lepszy przy terenie, dla którego woda znajduje się na poziomie około 80 cm i będą fundamenty na głębokości około 100 cm, jest drenaż wokół fundamentów? Czy lepszy jest drenaż wokół fundamentów? No, ogólnie. Przy terenie, dla którego woda znajduje się na poziomie około 80 cm i będą fundamenty na głębokości około 100 cm. Lepsze, tylko nie wiemy... Od czego? A dalszy ciąg przeczytam. Czy lepiej, jak w górach umieszczają wokoło całych fundamentów woreczki z kamieniem? Może może połączenie tych dwóch rozwiązań? Znaczy, te woreczki z kamieniami to jest po to, żeby, żeby była retencja wody, żeby woda spływała poniżej w strefie przy budynku. Jeżeli mamy grunt przypuszczalny również, który jest w stanie wchłonąć wodę opadową poniżej tych woreczków z kamieniami, no to ma sens, tak?
No bo drenaż, a te woreczki z kamieniem, no to jest, też jest podobna sprawa, tak. Jakby podobny sposób działania. Czyli pytanie, lepszy drenaż, to chodzi pewnie o rury jakieś. Tak, bo rury, takie współczesne drenaże to są po prostu rury, prawda, sperforowane. No to dobrze, no a to teraz, żebym ja, bo ja może mówiłeś, ja nie usłyszałem, to lepsze te rury, czy lepsze te woreczki? Znaczy tu... Trudno powiedzieć. Tylko teraz tak, jeżeli mamy kamienie, znaczy woreczki z kamieniami, to okej, dlatego te kluczowe jest, że to są worki, dlatego że gdyby to nie było zabezpieczone przed wchodzeniem w frakcji mniejszej pomiędzy kamienie, to te worki z kamieniami będą pełnić funkcję takiego drenaża, prawda? Tomek, ty przygotowałeś jeszcze jakieś zdjęcia. No mam zdjęcia. Pokazać. Tylko, że my się teraz skupiliśmy na pytaniach na czacie. Na hydroizolacji tylko. I chyba bardziej nam zależy na tym, żeby państwu odpowiedzieć, niż żeby kontynuować to, co sobie przygotowaliśmy, tak? Czy jest coś ważnego, co uważasz, że powinniśmy teraz powiedzieć, bo pytań jest już tyle, że my chyba i tak gdzieś nie zdążymy wszystkie odpowiedzieć. Czy chcesz powiedzieć coś, co wydaje ci się na tej lekcji bardzo ważne, i na chwilę oderwać się od czatu? Znaczy przede wszystkim co jest ważne? No ważne jest to, że pamiętajmy, żeby zabezpieczyć te elementy podziemne właściwą hydroizolacją. To jest jakby podstawowa rzecz. Druga podstawowa rzecz to jest taka, że mamy w zasadzie dwie możliwości posadowienia tego budynku, jeżeli to jest budynek jednorodzinny. Albo ściany fundamentowe, ławy fundamentowe, albo płyta. I to one są najczęściej stosowane. A powiedz mi, ja jako potencjalny inwestor, co powinienem o tym fundamentach wiedzieć? O stanie zero, no nie tylko o fundamentach. Jak ja się powinienem przygotować? Czy w praktyce, z praktyki takiego kierownika budowy, czy w ogóle inwestor ma tam coś do rozstrzygania? Czy to jest już tak rutynowa czynność dla ekipy, no bo przecież raczej nikt, nie mówimy o tym, że ktoś sam chce to robić pierwszy raz w życiu, tylko wynajmuje ekipę. Czy to można zaufać fachowcom, czy są jakieś błędy często popełniane? Wiesz co, to jest tak, jeżeli chodzi o decyzję inwestora, no to na samym początku, jeszcze przed projektowaniem, to jaki rodzaj posadowienia w zasadzie chciałbym mieć. To jest decyzja, którą trzeba podjąć na etapie. Natomiast na etapie już wykonawstwa, no to w zasadzie inwestor nie ma tam jakby pola do popisu, żeby cokolwiek zmieniać. Natomiast to, co się ustala z inwestorem, to jest na przykład miejsce wykonania uziomu elektrycznego, w którym miejscu on będzie miał na przykład rozdzielnicę w budynku. Takie rzeczy się ustala. Ustala się, którędy. No dobrze, a ten uziom, dlaczego mnie miałbyś pytać o to, gdzie jest uziom? Ja się nie znam. Ja się zapytam ciebie, gdzie chciałbyś mieć rozdzielnicę na przykład, w którym miejscu? Czy w garażu, czy na przykład przy wejściu? Tego zależy usytuowanie. Tak, tego uziomu, żeby tam dowiązać się bednarką do zbrojenia i wystawić tą bednarkę w miejscu, tam, gdzie ma być ten uziom. No, ale mam nadzieję, że w projekcie ta rozdzielnica jest i ja też nie będę musiał odpowiadać na tak trudne pytanie. Czasami jest, czasami nie ma, więc to są różne przypadki. Jasne. No oczywiście może też ktoś chciał ci ją przenieść, tak? Bo miał, nie wiem, w garażu, a uznał później, że na przykład będzie przeszkadzać. Na przykład. Druga rzecz, taka, którą się ustala z inwestorami, to jest, którędy będziemy wpuszczać wodę do budynku. Bo w projekcie jest to tak tylko orientacyjnie wrysowane, natomiast później to zależy od innych rzeczy. Dobrze, i tu wrócimy w takim razie do czatu, bo akurat jest pytanie o przepusty pod kable w ścianie fundamentowej. Na gruncie gliniastym, jeśli poziom wody... Jak wykonać przepusty pod kable w ścianie fundamentowej na gruncie gliniastym, jeśli poziom wody gruntowej to w następnym jest poniżej fundamentów? Poniżej. No to nie ma problemu. Ktoś myślę, że... Większy problem byłby, jakby był powyżej. Była powyżej, tak, tak. A no to odpowiedz, co by było, jakby był powyżej. Znaczy... No bo jeżeli poniżej, nie ma problemów, standardowy przepust jakiś się wtedy robi, nie trzeba jakoś specjalnie uszczelniać, tak? Bo znaczy w ogóle kable nie idą pod poziomem
poniżej poziomu pod fundamentu. Tam się tylko przypuszcza podłączenie wody, prawda? Bo tam się zazwyczaj właśnie to, co chciałem powiedzieć. To słowo o przepuście pod kable, czyli może tu, no nie wiem, na czym miałby problem polegać. No kablami się wchodzi raczej nie tak nisko, bo to nie ma sensu. Natomiast tam się wchodzi natomiast wodą i najczęściej się to robi w taki sposób, że się umieszcza peszle, czyli takie rury giętkie, w którymi można później tą wodę przełożyć pod fundamentem, tak? Jeżeli ta woda jest później, bo jeżeli jest woda wcześniej, no to wtedy się to robi od razu. No niemniej jednak zazwyczaj jest to później. Dobra, to takie inne ciekawe pytanie. Mhm. Wykonanie fundamentów pod schody zewnętrzne. Czy powinny być na głębokości fundamentów budynku i czy używamy tego samego rodzaju izolacji wodnej jak dla fundamentów budynku? Mhm. Jeżeli mamy schody zewnętrzne schody, no to powinno być według mnie poniżej poziomu posadowienia, poniżej głębokości przemarzania, tak. I no też trzeba to zabezpieczyć przed wilgocią. Natomiast jeżeli to jest wewnątrz, mamy schody konstrukcyjne, na przykład żelbetowe, to już nie trzeba tak głęboko schodzić tym fundamentem. Ale przy zewnętrznych radzisz tak, ale tak. Jeszcze też chyba pytanie, jak wielkie są te schody, jak duże, no bo jeżeli robimy sobie 2 stopnie małe, to w ogóle czy tam jest mowa o jakimś fundamencie? Znaczy ja sobie wyobrażam, bo też pytanie o jakiego rodzaju schody, tak? Ja teraz sobie wyobraziłem schody na taras usytuowane na piętrze, tak? Żeby mieć na przykład niezależne wejście do budynku na poddasze. Czyli no to są o schodach takich, tak. Natomiast jeżeli to są schody niskie, nie wiem, przy wejściu do budynku, przy jakimś tarasie, to można to zrobić na zasadzie takiej podbudowy, jak to się robi pod kostkę, załóżmy, tak? I wtedy nie trzeba robić jakichś, nie wiadomo jakich głębokich tutaj fundamentów po takie schody. Czyli to zależy od masy tych schodów, tak? No i tak, masy, tak, wymiaru. Kondygnacji, tak. To też już trzeba by było pomyśleć o tym fundamencie, ale tak naprawdę to jest zadanie konstruktora, który projektował dom z tymi schodami. Ja bym do tego podszedł zawsze w sposób bardziej indywidualny. Wyczułbym, przy budowie budynku widać, co się wykopie, jak ten grunt wygląda. I jakby w kontekście tego bym jakby zaproponował rozwiązanie, tak? Rozumiem, czyli to zależy. Tak, tak. W jaki sposób wykonać izolację poziomą ławy w miejscu występowania trzpieni żelbetowych? Okej, to jest bardzo ważne pytanie według mnie, bo czasami zapominają wykonawcy o wykonaniu hydroizolacji oddzielającej i hydroizolacji poziomej w miejscu, gdzie występują startery podsłupy wyższych kondygnacji, czy tam wyższych partii budynku. Tam nie zastosujemy papy albo folii, bo ona będzie poprzerywana za pomocą tych prętów, które wystają. Więc najlepszym rozwiązaniem to jest tam, żeby dać taką posypkę hydroizolacyjną. Ją się stosuje w miejscach właśnie, gdzie nam wzbrojenie wystaje, gdzie możemy tą hydroizolację pokaleczyć. Więc no to jest takie rozwiązanie najbardziej racjonalne w takim przypadku. Można jeszcze wysmarować to jakąś emulsją hydroizolacyjną tam w tym miejscu na styku fundament, ten słup, ale to ta posypka jest jednak rozwiązaniem lepszym. Czy wykonując ściany w piwnicy wykonane z bloczków szalunkowych lub betonitów, wiesz o co chodzi z betonitami? Tak, betonit to jest beton komórkowy. Należy ściany z zewnątrz otynkować przed wykonaniem izolacji? Czy należy otynkować w takim przypadku? Z zewnątrz otynkować? Z zewnątrz. No z zewnątrz to musimy mieć jeszcze dodatkowo, oprócz hydroizolacji, musimy mieć termoizolację. No, ale tu jest pytanie o tynk. Czyli nie trzeba. Jeżeli nam wystaje... Ściany w piwnicy. Ścianie w piwnicy. Tak, ale jeżeli ta część, jakaś część tej ściany piwnicy będzie nam wychodzić ponad grunt, no to musimy w jakiś sposób wykończyć tą ścianę, więc tam
Trzeba zrobić siatkę z klejem. Inaczej będzie poniżej poziomu gruntu, tak. A inaczej nad gruntem. Tak, nad gruntem. Nad gruntem oczywiście wykańczamy tak jak każdą ścianę nad gruntem, tak, czyli tak. Tynkujemy. Tak, tak, dokładnie. Ale w gruncie nie ma sensu. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Bo to no, tynk jest elementem też jednak ozdobnym. Tak, i tak. Zabezpieczającym i takim. No ale pod tak. Powierzchnią gruntu stosuje się inne zabezpieczenie, tak jest. Nie tynk. Tam nie potrzebujemy, żeby to ładnie wyglądało. Mhm. I tym innym zabezpieczeniem jest to, co właściwie styropian, jeżeli tam przyklejamy, no to już się zasypuje. Tak, to jest zazwyczaj XPS, powinien być XPS, właśnie. Najlepiej, bo jest to materiał, który jest o niewielkiej nasiąkliwości, więc nie traci właściwości takiej izolacyjności cieplnej. Niektórzy jeszcze tam dają na tą warstwę termoizolacji folię kubełkową. Tylko ta folia. Przy okazji właśnie jaką funkcję ta folia ma pełnić? Czy kubełki w którą stronę? To jest, wszyscy się o to pytają. Ja rozmawiałem z producentem na ten temat nawet i prowadziliśmy taką rozmowę i w sumie przyznał mi rację. Chodzi o to tak, że jeżeli chodzi o folię kubełkową, to ona nie zabezpiecza przed wilgocią tych warstw, które są za folią. Ona tylko je chroni przed uszkodzeniem mechanicznym, można by powiedzieć. W trakcie zasypywania. W trakcie zasypywania, więc musimy mieć to na uwadze, że ona pełni taką funkcję. Ona też pełni funkcję takiej ochrony tego, bądź delikatnego ocieplenia przed na przykład wrastaniem korzeni. Więc tam, gdzie jest teren zalesiony, gdzie jest duża roślinność wokół budynku, no to warto tą folię zastosować kubełkową. No i teraz doszliśmy do rozmowy na temat, w którą stronę kubełkami dać, tak? Jeżeli ta folia pełni funkcję taką ochronną, czyli zabezpiecza nam to przed uszkodzeniem mechanicznym albo przed korzeniami, to zależy nam, żeby powierzchnia styku z delikatną warstwą termoizolacji była jak największa. Więc nie dajemy kubełkami do bo kubełki są wypukłe. Tak, kubełki tak? są wypukłe. Bo gdyby były płaskie, to nie wiem, czy byłaby różnica. Powierzchnia styku jest wyższa, jeżeli... Tak. Dobra, już nie mądźmy. Ale generalna zasada jest, że kubełki są w którą stronę? Producenci twierdzą, że kubełkami do termoizolacji. Ja po rozmowie z producentem i ten producent mi przyznał rację, doszliśmy, że to jednak kubełkami w kierunku na zewnątrz, więc... No to ja dziękuję za taką radę. Czyli jakbym nie zrobił, to będzie źle. Albo dobrze. Znaczy jest jeszcze trzecia wersja, z którą żeśmy mówili z producentem, że on polecił nam folię normalną, grubą, którą przyklei się na taśmy butylowe i w ten sposób się to najlepiej zrobi. Mhm. Rozumiem. Ja wiem, że rozpętaliśmy jakieś właśnie patrzę rozmowy na ten temat. Do końca czat, ale nikt. Ja na przykład rozmawiając ze swoimi. Za nie mówili, jak odmówili się odpowiedzi. Jak rozmawiam ze swoimi inwestorami, to im tłumaczę. Nawet im pokazuję, jak ta folia kubełkowa wygląda i ustalamy to w każdym razie. Teraz przewinąłem do końca, a teraz przyznaliśmy miejsce, w którym przerwaliśmy. Mhm. Co jeszcze ustalamy? Gdzie szukać dokumentacji, jeśli piwnica jest, a projektu brak dla budynku, a budynek jest stary? Mhm. Bo to jest... W strychu może. W szafie. Nie, tak poważnie, no, czy jest urząd jakiś, który... Znaczy to jest zazwyczaj... Jest archiwum. Są takie rzeczy, bo to jest tak, że można się udać do PINB-u, bo w PINB-ie powinny być te wszystkie projekty zdeponowane, tylko w zależności od lat, kiedy to było budowane, to tych projektów tam może nie być. Tylko też PIMP nie, czyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie jest tak skory do jakby wydawania tych dokumentacji archiwalnych. Zazwyczaj to polega na tym, że uprawniona osoba pełniąca funkcję projektanta robi inwentaryzację takiego budynku. W zasadzie jest to uzupełnienie
tego dokumentu jakiegoś, bo zazwyczaj jest jakiś tylko rzut, jakaś architektura i taka inwentaryzacja jest uzupełnieniem tego dokumentu. No ale to pytanie jest, gdzie szukać dokumentacji, więc twoja W organach nadzoru budowlanego. Domu musi o to wystąpić, czy projektant? No stroną zawsze jest właściciel domu. Tutaj czytam z doświadczenia. Przez lata zaniedbań kanalizacji deszczowej na terenie całej działki, łącznie z ich betonowaniem, przy okazji utwardzania placów, bo przeszkadzało. Aktualnie podczas większych ulew pływają nam wszystkie hale produkcyjne i budynek biurowy. Woda dostaje się z łączenia posadzki ze ścianami. Pytanie. Czy jest jakakolwiek szansa na zabezpieczenie budynku przed napływem wody, oczywiście pomijając doprowadzenie kanalizacji deszczowej do stanu użyteczności? Bardzo skomplikowane pytanie. No przede wszystkim... Dotyczy ono jeszcze, przypomnę, hal produkcyjnych i budynku biurowego, no ale ważne jest, że woda dostaje się z połączenia posadzki ze ścianami. I czy jest szansa na zabezpieczenie przed napływem wody, pomijając doprowadzenie kanalizacji deszczowej do stanu użyteczności? Znaczy przede wszystkim trzeba usunąć przyczynę, tak? Czyli naprawiamy to, co powoduje, że ta woda się tam gromadzi na zewnątrz przy budynku. No to jest stwierdzono, że to z powodu zaniedbań kanalizacji deszczowej. Czyli to na naprawiamy najpierw to? Tak. Działki. Trzeba najpierw to naprawić, żeby później iść dalej, prawda? Kolejnym krokiem to będzie no, zrobienie hydroizolacji pionowej. No bo tutaj sytuacja jest taka, że było betonowanie, utwardzanie placu i wtedy ta kanalizacja no, została, rozumiem, zniszczona, bo została zabetonowana, więc już nie ma sensu chyba, już lepiej nową zrobić. Znaczy to jest też tak, że jeżeli mamy zabetonowane miejsce przy budynku, no to też trzeba zadbać o spadki wód, prawda, żeby tą wodę jakby odprowadzać w odpowiednie miejsca daleko od budynku. A jeśli rozumiem, tutaj jest pytanie, czy można nie zajmując się tą kanalizacją na zewnątrz naprawić, tylko sprawić, żeby przez połączenie posadzki ze ścianami woda przestała napływać. Myślisz w jakiś sposób na to, czy jeśli się nie rozwiąże problemu odprowadzania tej wody, to nie ma sensu uszczelniania? No czy ja bym najpierw wyeliminował przyczynę, tak? To jest jakby podstawowa rzecz, jakby przy działaniu takim. No tutaj rozwiązanie może być hydroizolacja ciężka, tak? No ale jak woda będzie tam napływać, no to coś z tą wodą trzeba zawsze zrobić. No to teraz pytanie, wracamy do początku. Czy w domu jednorodzinnym z poddaszem użytkowym wykonać płytę fundamentową, czy ławy fundamentowe i ściany fundamentu? No to też wracamy do tego, co w jakim przypadku i z jakiego powodu lepiej jedno albo drugie? Czyli wracamy do punktu wyjścia. Jakie mamy warunki gruntowe, żeby dopasować posadowienie? Jeżeli warunki gruntowe są dobre, to mamy w zasadzie możliwość wyboru. Czyli takie fundamenty, czyli ściany, czyli ławy fundamentowe albo płyta fundamentowa i mamy możliwość wyboru. Jeżeli to jest budynek o zwartej konstrukcji, zwartej bryle, to racjonalne jest rozwiązanie na płycie nawet, bo ta płyta nie ma za dużej powierzchni, jakby to był budynek. Może wyjaśnimy. No, płyta często okazuje się droższa niż ławy. No, ale to uważa się właśnie od kształtu. Uważa się za rozwiązanie droższe, chociaż myślę, że w tej chwili to może nawet być to porównywalne. No niemniej jednak przy budynkach rozłożystych to płyta byłaby na pewno droższa od posadowienia na ławach. Ale jakby jest budynek już o zwartej zabudowie, to tam jest to racjonalne nawet rozwiązanie. No a z kolei zalety, po co płacić więcej? No płyta jest rozwiązaniem takim, które jest jakby, jeżeli chodzi o posadowienie, jest rozwiązaniem pewniejszym, bo on się stosuje przede wszystkim na trudne warunki gruntowo-wodne, czyli tam, gdzie mamy słabe grunt o słabej nośności, tam, gdzie mamy wysoko wodę, wysoko lustrowody w gruncie, więc tam się stosuje właśnie takie rozwiązania za pomocą płyty, więc ona jakby daje nam większe możliwości techniczne, tak?
Więc tu nie ma prostej odpowiedzi, jak je zastosować, zwłaszcza nie widząc projektu domu, czy opłaca się inwestować w tą płytę, czy nie. No, trzeba by było ocenić, widząc projekt, tak? No bo tu jest mowa tylko, że dom jest jednorodzinny, z podaszem użytkowym, to jest za mało informacji. Przejdźmy w takim razie dalej. Chcę dodać piwnicę w budynku istniejącym od 4 lat, ale w stanie surowym, ale po zrobieniu odwiertu okazuje się, że grunt się zapadł w wielu miejscach. Jak wypełnić te miejsca? Tylko ten grunt się zapadł w których miejscach? No nie wiadomo. W wielu. Znaczy są różne możliwości, tylko trzeba wiedzieć, z czym mamy do czynienia, jaki jest problem, tak? Wezwać fachowca na pewno i... Na przykład. Znaczy, no niby fachowiec był, bo jeżeli były wykonane odwierty, no to znaczy, że już był fachowiec, grunt się zapadł, okazało się. I jak teraz wypełnić te miejsce? No jeżeli, bo rozumiem, to jest pod fundamentami, czy to jest jakby, nie wiadomo, gdzie to występuje, tak? Bo jeżeli na przykład... Budynek był w stanie surowym. I po zrobieniu odwiertu. No tu niestety mamy chyba za mało informacji, bo odwierty były robione i z jakiego powodu, to nie wiemy. Ale jeżeli już widzimy, że grunt się zapadł, to jest jakiś jeden standardowy sposób na jego wypełnienie, że to też zależy. Znaczy to zależy gdzie, właśnie się też staram się dowiedzieć. Natomiast jeżeli na przykład grunt się zapada, czasami się tak robi, jak się na przykład coś się stanie z gruntem pod jakimś fragmentem, na przykład ławy fundamentowej, czy robi się odkrywkę starych ław, załóżmy starego budynku i widzi się, że tam jest coś słabego, to się robi po prostu soczewki betonowe. Robi się takie, wlewa się, robi się odcinkowe wykopy i wlewa się tam beton, jakby robiąc podbudowę pod te fragmenty, które tam są. Tylko my nie wiemy, czego dotyczy to pytanie, tak dokładnie, jak to, gdzie to jest, z czym jest problem tak naprawdę. No, ale jakaś tam jedna z możliwości to jest to, co powiedziałeś. Deweloper postawił budynek chyba bez hydroizolacji. Mamy efekt taki, że ściany podziemia już podciągnęły wodę do wysokości prawie metra. Deweloper usiłuje czarować malowaniem ścian, nowymi tynkami, a wszystko odpada. Co robić? Co robić? Bo ty też oprócz bycia kierownikiem budowy jesteś rzeczoznawcą, na pewno wiesz. No, trzeba przede wszystkim zobaczyć co jest przyczyną, po pierwsze. Po drugie, czego brakuje w tym wszystkim. Czyli podejrzenie jest, że bez hydroizolacji. No. Jeżeli tam nie ma hydroizolacji, a budynek już stoi, to są też metody wykonania takich hydroizolacji. Poziomą hydroizolację można zrobić za pomocą iniekcji na przykład. Więc są możliwości, są środki, są firmy, które to robią, więc no trzeba byłoby tam kogoś wezwać, żeby to ocenił. Tak, żeby nie robić na próżno, jeżeli jej potrzeba. Tak, wymalowanie to nic nie da, bo to, że ktoś wymaluje, no to tam za chwilę ta farba odpadnie. Tak już się dzieje. Jaki stosować grunt na zasypywanie fundamentów, jeśli grunt rodzimy jest spoisty? No do zasypywania fundamentów, czyli zasypywania przestrzeni między ścianami fundamentowymi, bo to o to chodzi zapewne, stosuje się grunt, który można zagęścić. Najczęściej jest to piasek kopalniany albo pospółka. Się zasypuje te przestrzenie między ścianami fundamentowymi, tam takimi warstwowo się to robi. Jest standardowe działanie. Natomiast, tylko czy jest różnica między gruntem, gdy grunt jest spoisty i nie jest spoisty? Czy no jest, jeżeli jest. A jest zawsze taka sama? Jeżeli jest spoisty, to jest to trudniej, jest na pewno trudniejsze do zagęszczenia, raczej jest to niemożliwe, więc nam zależy na zasypywaniu gruntem, który jest no, w postaci piachu najlepiej, tak? Który się klinuje, który się da zagęścić. Jeżeli to jest grunt spoisty, no to się wtedy przy zagęszczaniu się robi po prostu masło. A gdyby nie był spoisty, to wtedy czym? Znaczy, no piasek najlepszy jest, tak? Albo czyli niezależnie od tego, czy jakiś, jest spoisty, jakiś, czy niespoisty, znaczy, zasypuje się piaskiem. Piaskiem, ja tak. Znaczy w ogóle zastosowanie gruntu, który wyciągnęliśmy, no, tym samym jakby
to też trzeba jakby mieć świadomość tego, że trzeba jakby sprawdzić to, czy się da zagęścić. No bo alternatywą dla piasku jest ten grunt, który wcześniej wykopaliśmy, tak? Zazwyczaj... Powiesz, skąd się wzięło to pytanie? Jak stosować grunt na zasypywanie fundamentów, jeśli grunt rodzinny jest spoisty? Jeżeli to jest, tam są, nie wiem, piaski jakieś, tak? Zadrzewienie drzewami iglastymi, no to to jest często charakterystyczne dla takich uwarunkowań jest to, że ten piasek się da zagęścić z tego gruntu rodzimego, tak? Tylko też trzeba pamiętać, że nie zawsze ten grunt jest czystym gruntem spoistym, znaczy z gruntem możliwym do zagęszczenia, tak? To jest podstawowa rzecz. Jeśli szczelne szambo betonowe przestało być szczelne, i nachodzi do niego woda, to czy można to uszczelnić, czy lepiej wstawić nowe? Wydaje mi się, że trzeba stawić nowe. Świetna odpowiedź, bo nie trzeba się zastanawiać. Czy na etapie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego podpiwniczonego dopuszczalna jest zamiana materiału ścian fundamentowych z żelbetu monolitycznego na szalunkowe bloczki betonowe? Co z powiązaniem zbrojenia w takim nowym układzie? No jest to możliwe, tylko jakby pierwsze pytanie bym skierował do projektanta konstrukcji w zasadzie. Z czego wynika to, że tam zastosował ściany żelbetowe, wylewane. I też jakby zasięgnąłbym opinii, czy uważa, że zmiana na inny rodzaj materiału jest według niego możliwe. Możliwa, tak? Więc wydaje mi się, że to jest jakby pierwsze kroki bym w tym kierunku jakby zrobił. Natomiast gdybyśmy tej informacji nie uzyskali od projektanta, no to można byłoby do tego podejść jak do normalnego zadania projektowego zrobionego na nowo. Czyli mamy odpowiednie warunki gruntowe i musimy do tego dostosować posadowienie. I tyle. Tomek. Kończymy już dzisiaj. Dzwonek dzwoni, nie słychać, ale ja słyszę tutaj w uchu. To jeszcze tylko na zakończenie o tych kubełkach. Jednak ktoś tutaj się odezwał w tej sprawie. Przy zastosowaniu kubełków na zewnątrz, przy osiadaniu gruntu, którym obsypane były fundamenty, nastąpiło pękanie folii z kubełkami, więc może lepiej kubełki do wewnątrz. No to jest takie wytłumaczenie, no. Świetnie. Może być. Z kubełkami... nie, ja nadal nie wiem, co zrobić. Dobrze, dziękujemy Państwu bardzo. Przepraszamy, że nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, ale czas mamy ograniczony. Tomek, może się tu zobowiążesz publicznie, że wyślemy Ci te pytania i odpiszesz, i w artykule pojawią się odpowiedzi. Nie ma ich bardzo dużo, zgódź się. No pewnie się zgadzam, tak. Dobrze, to postaramy się odpowiedzieć na nie już pisemnie, czyli w artykule, który pojawi się w serwisie murator.pl w ciągu paru dni. Nie obiecuję, że jutro, ale w tym tygodniu. I tam te odpowiedzi się znajdą. Ja zapraszam od razu na następną lekcję. Harmonogram tych naszych lekcji jest na stronie szkołabudowania.murator.pl i będą się one odbywały raz w miesiącu, mniej więcej. Także w połowie kwietnia prawdopodobnie spotkamy się tu z Tomkiem kolejny raz i przechodzimy do następnej lekcji. Nie pamiętam już, jaka jest trzecia. Nie chcę teraz strzelać, ale na stronie szkołabudowania.murator.pl taka informacja będzie. Dziękujemy Państwu za uwagę, za uczestnictwo, za to, że chcieliście się uczyć. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do tego, żeby z nami do końca ten kurs budowania przejść. Dziękuję bardzo. Dzięki, Tomek. Do zobaczenia. Dziękuję.